Siemaneczko, po raz chyba dzisiaj czwarty wam powiem. Zobaczcie, 30 dobrze nie zdążyła zjechać. Już sobie tata jedzie z agregatem. Jedzie jeszcze to przemieszać, bo nie wszędzie dobrze przykryło. Także widzicie, kolejny dzień, znaczy kolejny, ten sam dzień, kolejny filmik. 60 z agregatem, teraz wam powiem, ma nową pompę w podnośniku, hydrauliczną, także idzie teraz zupełnie inaczej agregat do góry, tak jak widzicie. Powietrze jest teraz troszeczkę obniżone w kołach z tyłu ciągnika, mamy mniejsze ciśnienie, więc przyczepność też jest troszeczkę inna. Bo już tutaj na przykład te po lewo fragment, co widzicie, tata orał, właśnie tutaj robi próby czteroskibowym pługiem. Dorzuciliśmy skibę do naszego PZ3Z. To jest pług PZ3Z. Teraz jest czteroskibowy zrobiony. Kupiliśmy drugi taki sam, który miał nowe odkładnie. Jeden gościu tam miał taki pług. Zrobił nim tam chyba 180 tylko hektarów. No i zostawił go w krzakach. A poprzeczne czemu nie zrobiłeś? A mam robić poprzeczniaki? Ja myślałem, że ty będziesz jechać orać i kończysz. No, także czteroskibowym tata jeździł. Właśnie myślałem, że on tu jeszcze czteroskibowym będzie jechać. A on tu już z agregatem. Macie świeże jorce w sumie. Zawsze chcieliście, żeby było pokazane świeże jorce, to macie prosto z pola na pole. A z tego, co tata mówi ostatnio, jeszcze pół obrotu dawki zwiększył. Także też teraz widzicie, trochę ciągnik więcej dymi, ale ma moc. A szczególnie po zmianie do lotu mamy teraz duży filtr od stara, więc ta turbosprężarka swobodnie sobie ciągnie powietrze. A wcześniej na tym poprzednim filtrze miała dość spore opory zasysania. Był to filtr suchy. No i niestety, ale teraz widzimy dopiero, jaka jest różnica. No, a tutaj pole po orce 30, powiem wam, no nie wygląda rewelacyjnie. Tu możecie zobaczyć, tutaj na przykład idzie bruzda taka. Wygląda jakby tu, kurczę, kilka bruzd było. Ale powiem wam, że jest na tyle jeszcze sucho, jest na tyle duże zapotrzebowanie wody, taki jest brak jeszcze wody na polu, że no widzicie, przeorać na te 20-25 się dało, ale to jest dosłownie nawet od 15 do 25 cm albo i 30 nawet, bo tu widzicie, tutaj gdzie pług wszedł, tam wszedł, gdzie nie wszedł, tam nie wszedł niestety. No i tak wygląda sytuacja tegoroczna. Nawet wam powiem, że zanim pojechałem pole na przykład dosłownie tutaj za rowem, czyli tam jak tata jedzie teraz, to jedzie przy rowie, przejechałem tylko przez mostek i robiłem tam obok pole po drugiej stronie, to powiem wam, że tam na przykład dzisiaj miałem taką sytuację, że tutaj na tym kawałku ustawialiśmy pług, ojciec mi ustawił na około 25 cm, tam 20-25 jakoś. Ja dosłownie przejechałem tylko przez rów, pojechałem na tamto pole, opuściłem pług i zatrzymałem się w miejscu, bo tam ten pług wszedł na 30 cm spokojnie, a tutaj przy tych ustawieniach miał problem zejść poniżej 20. I też musiałem zaraz regulować, spłycać i kurczę, taka to jest właśnie kombinacja w tym momencie. No ale niestety, deszczy na razie nie wiadomo, czy będą. Jest jakaś tam zapowiedź za 2-3 dni może, a dzisiaj było 30 stopni Celsjusza, a mamy, moi drodzy, jeżeli się nie mylę, 15 września. Także pogoda jak zwykle płata figle. Możecie zobaczyć, o, 15 września, 19.30.
widać przyczepności trochę brakuje, ale do oprawy założymy bliźniaki. Szaman Rafał daje wam znaki dymne, że ten ciągnik ma moc. To musisz ten, dojechać na pełnym gazie i sprzęgło dać. A i puścić wtedy gaz, to nie? To on wtedy zrzuć. A ile ciśnienia bije? 4 jedzie na 5 do. Aha, do 500 tych. To prawie do 5. To tak więcej, zawsze było ile? 0,2, 0,3. No. No ma jak ciągnąć, to wiesz. Ale komary tną mnie miłosiernie. Co? Gdzie? No bo tam też było zrobione. To tylko do równi z drzewem i tak ścinać po skosie czy jak? Aha, tu dziewię wprost chodzi. A to ta granica po skosie idzie w takim razie. Ja zrobiłem idealnie prostą linię prawie, naprawdę. Na blokadzie ładnie jechałem.
Dobra, ja mam dość. Wieczorny trening zakończony. Nie, nam nabiegałem się, powiem, a po ranym to się źle biega. Ale poprawi tata tutaj, co wystawało, przerównał, więc jest ok. Tu gdzie stoimy, nie wiem, czy wy w ogóle widzicie. A już nic nie widzicie. Teraz jest tutaj odcinek jeszcze nie przeorany, co to już będzie 60 na 4 skiby robiło. Że szybszym marszem nie doganiam. Jak będę biec, to się bardziej trzęsie wtedy kamera. Ale lekki truchcik. Popołopony się zapada. Teraz by osy. Czterdzieści, jest co ciągnąć i też jest co wymienić, bo żarówka się spaliła pozycyjna. Dobra, dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze się pod wieczór udało coś nagrać. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć.